Dla naszych gości steki z polędwicy wołowej, serwowane na carpaccio ziemniaczanym, z glazurowaną marchewką i sosem z czerwonego wina i suszonych śliwek. Obsmażamy steki z polędwicy z dwóch stron na maśle, pamiętając, aby masło się nie przypalało. Teraz, drodzy Państwo, dopieczemy naszą polędwicę. Pamiętajmy, że przy dobrym zasmażeniu początkowym polędwica sama w sobie nie powinna nam puścić żadnych soków. Jeżeli widzimy przybrązowione plamy krwi, to znaczy, że za słabo ją zapiekliśmy. Najważniejszą rzeczą w mięsie jest zachowanie wszystkich soków, które w tym mięsie się nam zatrzymały. W tym momencie czekamy, aż sos nam się zredukuje. Oczywiście sos nam się redukuje cały czas. Tak. Okay. Kładziemy polędwicę. Drodzy Państwo, te soki, które Państwo widzą, powinniśmy skrupulatnie wykorzystać do naszego soku, jako że jest to wszystko najbardziej naturalne, najbardziej naturalna podstawa sosu. I w tej chwili dopiero polecam Państwu zawsze posolenie delikatne mięsa, żeby nie przesadzić. Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu bohaterów. Stek z polędwicy wołowej na carpaccio ziemniaczanym w sosie winno-śliwkowym z glazurowaną marchewką.